Dzień dobry Państwu. Program W służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim gościem jest pan Tadeusz Płużański, publicysta, dziennikarz, historyk. Przede wszystkim syn żołnierza wyklętego, także bardzo mi miło, witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam. Naszą rozmowę zaczniemy od takich tematów świeżych. Może zapytam pana przede wszystkim, no bo wiem, że jest to panu bliska kwestia i boli pana serce z tego powodu. Co pan ma do powiedzenia w kwestii zablokowania dekomunizacji ulic w Warszawie przez tutejsze władze? No właśnie, to jest sprawa bardzo przykra. To jest rzecz, której się jednak nie spodziewałem przy całym swoim negatywnym stosunku do Platformy Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego. Nie sądziłem, że aż tak zdecydują się na aż taki krok, czyli po prostu rekomunizację warszawskich ulic. 44 nazwy ludzi związanych z Komunistyczną Partią Polski, z Polską Partią Robotniczą, z Gwardią Ludową, Armią Ludową, z aparatem z powojennej Polski, z aparatem stalinowskim, wraca niestety na nasze ulice, co powoduje niestety jednocześnie rugowanie polskich bohaterów, żołnierzy wyklętych, ludzi walczących w kolejnych etapach polskiej historii o chleb, ale też o wolność. To są przecież ofiary też stanu wojennego. Grzegorz Przemyk, Stanisław Pyjas, to jest Komitet Obrony Robotników, to jest Anna Walentynowicz, to są nasi poeci, Herbert czy Marek Nowakowski, to są nasi bardowie, Kaczmarski, Gintrowski. Oni wszyscy muszą zniknąć, ponieważ z nie do końca rozpoznanych powodów pan prezydent Trzaskowski, powołując się na decyzję sądu, czyli zaskarżenie wcześniejsze przez radnych Platformy Obywatelskiej, taką decyzję podjął, szkodliwą, niebezpieczną dla naszej pamięci bardzo. No, poczcimy agentów i funkcjonariuszy sowieckich. To jest fatalny przykład dla następnych pokoleń, dla naszych dzieci, które wciąż będą się wychowywały w cieniu sowieckich, komunistycznych bohaterów. No właśnie, a my jako mieszkańcy Warszawy, czy ma pan może jakąś radę, co możemy zrobić, żeby właśnie to zmienić, żeby wpłynąć na opinię, czy na decyzję władz Warszawy? No właśnie, no w ogóle muszę przyznać, że trochę nie na miejscu jest apelowanie, prawda, do władz. To powinno być tak oczywiste. Tak, no, dokładnie. No, ale jeżeli doszliśmy do ściany, to rzeczywiście szereg organizacji, instytucji apeluje. Był Instytut Pamięci Narodowej, byli górnicy z kopalni Wuje, którzy też tracą swoją ulicę. Był sędzia, nasz bohater w Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, Bogusław Niziński, na czele weteranów Fundacja Łączka. Moja fundacja też zabrała głos w tej sprawie, domagając się po prostu przywrócenia, znaczy pozostawienia, prawda, tych patronów polskich. Dokładnie. Którzy są. Mam nadzieję, że inne środowiska też się włączą, no i zobaczymy. No może jednak to odniesie jakiś skutek. Po prostu działać trzeba. Trzeba działać, nie wolno tego odpuścić, no bo to jest naprawdę skandal, żeby w 2018 roku stalinowcy patronowali naszym ulicom. Karygodna sytuacja. Kolejna taka świeża sprawa, no, decyzja Muzeum Auschwitz. Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów twierdzi, że nie zostali zaproszeni na uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia obozu i że powodem jest flaga, wywieszenie flagi. Oni natomiast twierdzą, że to chodzi o incydent, tak, obrażanie gości. Może pan przybliży tą sprawę i kilka słów właśnie pana zdania na ten temat? Cóż, pamiętam, jak to wyglądało w Drzewiej. Konflikt właściwie między Stowarzyszeniem Rodzin Więźniów Obozów Koncentracyjnych a Dyrekcją Muzeum Auschwitz to jest sprawa, która ma swoją historię. Ja nie chcę w takie wchodzić, prawda, przepychanki, natomiast ewidentnym dla mnie jest to, że nie wolno
szykanować, nie wolno represjonować rodzin więźniów. To jest sprawa podstawowa. Jeżeli są jakiekolwiek, prawda, znaki zapytania, to trzeba zrobić wszystko, żeby tych ludzi uszanować, prawda? Trzeba z nimi usiąść do stołu i rozmawiać, a nie odrzucać, prawda? Oni są podmiotem tego miejsca, czyli ci, którzy zginęli i ich rodziny, prawda? W dużej miejsce muzea w takich właśnie byłych obozach niemieckich były właśnie, znaczy dzisiaj tworzone, prawda, czy tworzone przed laty, były dla tych ludzi, prawda, więc no bez nich to w ogóle nie ma racji bytu, prawda. Dobrze, że jak słyszymy, pan minister Gliński tutaj próbuje jakoś interweniować, oby coś z tego było. Natomiast to, co mnie od dawna niepokoiło i też tutaj się całkowicie zgadzamy z panią Elżbietą Rybarską, z panią prezes Stowarzyszenia Rodzin Więźniów Byłych Obozów Niemieckich, to jest to, że polska historia nie miała się dobrze w Muzeum Auschwitz. Szczególnie niestety rotmistrz Witold Pilecki, który przez lata, jego historia nie była dostępna, nie była obecna właściwie w tym obozie, bo polski pawilon, prawda, polski były barak, tam, gdzie Polacy byli przetrzymywani, a gdzie właśnie była upamiętniona w ogóle polska obecność tam, prawda, represje na Polakach, ale też czyn rotmistrza Pileckiego, była zamknięta przez lata, prawda, pod jakimiś dziwacznymi w ogóle z pretekstami, prawda, że tam gdzieś dach przecieka, prawda, że jest wilgotno. Dla mnie to był ewidentny pretekst właśnie, żeby ta historia tam nie występowała, żeby sprowadzić obóz Auschwitz wyłącznie do strasznego, wszyscy się zgadzamy, cierpienia Żydów, prawda? Zresztą podkreślmy znowu Żydów polskich, obywateli II Rzeczpospolitej. Nie wolno też tego rozgraniczyć, prawda? Ale właśnie polska historia miała zniknąć i właśnie miał zniknąć rotmistrz Pilecki, prawda? W PRL-u niestety było tak, że tam królował Józef Cyrankiewicz. W naszych czasach współczesnych zmieniło się tyle, że do Cyrankiewicza dodany został Pilecki, ale tak dodany, że szybko właśnie ta wystawa została w ogóle zamknięta. Tam przyjeżdżają tłumy ludzi do Auschwitz, wycieczek krajowych, zagranicznych. Są też obchody, jak wiemy, prawda, 27 stycznia. I jeżeli się wyruguje Pileckiego i w ogóle Polaków jako więźniów, to jest to przekazywanie kłamstwa o tym miejscu. Tak po prostu nie było, bo był to obóz stworzony dla Polaków, prawda? Pierwsi więźniowie byli polscy, do końca trwał tam Holokaust Polaków. Zagłada Żydów polskich w dużej mierze przyszła znacznie później. No więc ja mam nadzieję, że ten konflikt zostanie zażegnany, bo nie godzi się tak postępować władzom Muzeum w Auschwitz. No ja sam byłem tego świadkiem, ponieważ w 2017 roku zorganizowaliśmy tam właśnie wyjazd między innymi, żeby zwiedzać z młodymi ludźmi to miejsce. No i właśnie byliśmy szykanowani, w sensie, że jak chcieliśmy wywiesić białą flagę, no to nie pozwalano nam. Byliśmy, osoby, które oprowadzają po tym muzeum, były bardzo sceptycznie do nas nastawione. Było widać. Ja nie spodziewałem się w ogóle takiej reakcji, bo myślałem, że po prostu to jest wszystko w porządku, ale jednak sam zostałem w ten sposób właśnie potraktowany, że były problemy a propos właśnie polskiej flagi, wywieszenia. No, byliśmy szykanowani, można powiedzieć, właśnie w trakcie zwiedzania tego muzeum i też dowiedzieliśmy się właśnie o tym, że rotmistrz bardzo późno tam został w ogóle, no tak naprawdę, no jeszcze, to jeszcze nie tak nie jest teraz to, co powinno być, prawda, bo oczywiście tam, no jeszcze dużo jest do zrobienia. Wierzę, że ta sytuacja, która teraz właśnie została nagłośniona, że wpłynie korzystnie właśnie na te władze muzeum, że oni jednak ugną się, no bo to jest karygodne, żeby w taki sposób właśnie tutaj traktować obywateli Polski. Zdecydowanie tak. I możemy dodać jeszcze, że jest to rugowanie w historii naszej, ale też osób właśnie, które chcą tę historię upamiętniać. Na pewno takimi osobami są właśnie członkowie Stowarzyszenia Rodzin Byłych Więźniów. Ja mam tylko nadzieję i to właściwie no, wymaga też apelu, prawda, żeby te obchody przyszłoroczne nie wyglądały tak jak poprzednie, prawda? Nie wyglądały tak, że właśnie Polacy, polskie stowarzyszenia są represjonowane, żeby też nasi bohaterowie nie byli obecni tam, prawda, w mowie, czyli no, no żeby nie doszło do skandalicznych sytuacji sprzed lat, prawda, kiedy mówiono właśnie głównie o żydowskim cierpieniu, kiedy nie było tam rotmistrza Witolda Pileckiego, ale także ojca Maksymiliana
Marii Kolbego, prawda? Więc czasy kłamstwa, mam nadzieję, się skończyły. Najpierw czasy kłamstwa komunistycznego, że to właśnie Cyrankiewicz zamiast Pileckiego zorganizował tam ruch oporu w tym obozie i był tą osobą, która chciała wyzwolić to miejsce z rąk niemieckich. Ale dzisiaj mamy też do tego kłamstwa komunistycznego, prawda? Które jeszcze wciąż tam jest niestety obecne, bo ten Cyrankiewicz wciąż tam, prawda, jest i to dosyć duży, prawda? Do tego doszło właśnie kłamstwo o tym, żeby negować polskość tego miejsca, w sensie niestety polskiej kaźni, ludobójstwa dokonanego przez Niemców na Polakach, Holokaustu dokonanego przez Niemców na Polakach. Panie Tadeuszu, no teraz zaczniemy tutaj, przybliżymy pana postać młodym osobom. Program W służbie Bogu i Ojczyźnie głównie jest skierowany do osób właśnie młodych, aby szerzyć wartości patriotyczne, Bóg, honor, ojczyzna. A jest pan właśnie idealną osobą, można powiedzieć, bo oczywiście w pierwszej kolejności zapraszamy tutaj weteranów, bohaterów narodowych, no ale wiemy, że oni z każdym rokiem są coraz słabsi, coraz trudniej jest taką osobę zaprosić do studia na taką dłuższą rozmowę. No pan jest wybitnym patriotą, tak? Pan ma olbrzymią wiedzę, jest pan autorytetem w tej dziedzinie. No i takie pytanie na początek. Ja jestem osobiście komendantem w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość u pana Leszka Mroczkowskiego, pułkownika, który to też właśnie założył, aby kultywować tą historię właśnie żołnierzy, aby to nie, po prostu nie zniknęło, tak, żeby młodzi ludzie no, przejęli tą sztafetę, tak, żeby nie, pamięć nie zaginęła. No. A pan zajmuje się tematyką żołnierzy wyklętych od lat. Pan jest, jak pan sam o sobie mówi, jest weteranem w tej kwestii, tak? I to jest nie wiem, czy tak powiedziałem o sobie kiedykolwiek, ale jest to poniekąd znaczy, no taka prawdziwe. Metafora oczywiście, że tutaj pan długo się tym tematem zajmuje, jest pan jeden bardzo z pierwszych. Długo. Bardzo długo. No i właśnie olbrzymi szacunek dla pana, bo pan jakby tutaj walczy o to już od wielu lat. I na ile jest to trudny temat w tych czasach, na ile to było w latach 90., a teraz, czy jest widoczne wśród młodzieży właśnie zmienianie tego kłamstwa, które chciała historia właśnie przekłamać, tak? To właśnie o żołnierze wyklętych, o naszych bohaterach, że oni byli bandytami, tak? Jak pan to widzi z perspektywy czasu swojej właśnie walki o dobre imię żołnierzy wyklętych? No niestety wciąż to jest dosyć trudne. Może się to wydawać państwu, wam prawda, niezrozumiałe, jak w 2018 roku mogą być problemy z upamiętnianiem naszych żołnierzy, z propagowaniem tych wzorców, o których mówimy, czyli Bóg, honor, ojczyzna, jak te sprawy wciąż są zakłamywane. Ja bym powiedział, że zmieniło się tyle od lat 90., że wtedy startowaliśmy z tym tematem, prawda? On był zupełnie właściwie wymazany, wyklęty, tak jak ci żołnierze, prawda? Czyli zabici, ale w tym wyklęciu, o którym mówimy, w pojęciu żołnierz wyklęty, mieści się całkowite wymazanie tych ludzi z naszej historii, prawda? Z naszej świadomości, z podręczników szkolnych, z kinematografii, prawda? Z literatury. Ich miało nie być, to miała być zbrodnia doskonała. No i niestety ten tak zwany przełom, prawda, okrągłostołowy, czyli naprawdę transformacja systemu, jakże różna od odzyskania niepodległości. To są dwa różne zupełnie, prawda, dwie różne sytuacje. 18 rok odzyskaliśmy wolność, niepodległość. 89 rok przetransponowano system komunistyczny do innych czasów, trochę zmieniając jego charakter. Ale de facto żyjemy wciąż w pewnej formie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej BIS, prawda, co też może być szokujące, ale niestety tak moje jest. Doświadczenia, prawda, to co widzę, skłaniają mnie do właśnie takiego postawienia sprawy, czyli startowaliśmy z tym tematem, prawda, odkłamując naszą historię, pokazując w miejsce tych komunistycznych, prawda, dygnitarzy, morderców, pokazując, że nie tamci byli bohaterami, nie Jaruzelski, prawda, Kiszczak, Gomułka czy Bierut, prawda? Tylko Ryszard Kukliński, tylko rotmistrz Witold Pilecki, tylko ksiądz Jerzy Popiełuszko, prawda? Szereg pięknych postaci, całkowicie właśnie zapomnianych, wyklinanych. I wtedy rzeczywiście no, zaczynaliśmy o tym mówić i wydawało się, że udało się, prawda? Że udało się przywrócić tym prawdziwym bohaterom należne im miejsce. To jest oczywiście kwestia różnych organizacji, prawda? W tym też Fundacji Łączka ostatecznie,
która się mocno włączyła w te sprawy, grup rekonstrukcyjnych, młodych ludzi generalnie. Kibiców. Kibiców, otóż to. Do tego doszło Święto Żołnierzy Wyklętych, prawda, które szczęśliwie zaproponował nam prezydent Lech Kaczyński i profesor Janusz Kurtyka. I to dzięki nim właśnie ten kult, który się rozwijał, kiełkował, prawda, w różnych organizacjach patriotycznych, niepodległościowych, nagrał charakteru państwowego. Da? No ale się okazało, że to nasze, prawda, szczęście, ten nasz sukces, prawda, nie trwał zbyt długo, bo oczywiście ujawniły się siły, które najpierw, prawda, nie chciały dopuścić tej historii w ogóle, postkomunistyczne generalnie, prawda? I to post, nie wiem, czy jest konieczne, prawda, generalnie komunistyczne wciąż. Wcześniej, prawda, nie były zagrożone, no bo tego, ten temat nie istnieje, prawda, ale jak ten temat wrócił, jak nasi żołnierze wyklęci wrócili w chwale, prawda, zaczęliśmy o nich mówić, organizować marsze, stawiać pomniki, powstawały piosenki, prawda, filmy, no to komuna się bardzo zdenerwowała, prawda, i stwierdziła, że musi kontratakować, prawda, i to trwa niestety do dzisiaj. Przestraszyła się. Przestraszyła się, właśnie, to jest dobre słowo. Historię tych ludzi, historię Pileckiego, Inki, Szędzielarza, pułkownika Kasznicy, one po prostu bolą, prawda? One bolą komunistów, których postępowanie jest ujawniane, prawda? Że okazuje się, że to właśnie oni byli mordercami, prawda? Ich rodzice, dziadkowie, no i musieli przystąpić do szturmu, prawda? I do dzisiaj trwa ta walka, którą określamy skrótowo, prawda, mianem walki trzeciego pokolenia UB z trzecim pokoleniem AK. Przykładem jest właśnie sprawa ulic, niestety, prawda, ulic w Warszawie, tak, w Gdańsku, w innych miastach Polski. Przykładem jest to, że wciąż stoją pomniki komunistów. W Warszawie stoi sobie Berlin, prawda, w Warszawie stoi Pałac Stalina, prawda, w końcu, czyli największy pomnik sowiecki w Polsce. I zlikwidować te pomniki szalenie trudno, bo od razu jest wrzawa, prawda, tychże właśnie środowisk komunistycznych. No jak to? Przecież to stoi od lat. Zostawcie to w spokoju, prawda, to są zabytki, to jest nasza polska historia. No nie jest to nasza polska historia, tylko to jest historia zakłamana, komunistyczna. Przykładem jest to, że zbrodniarzy nie można do dzisiaj osądzić. Prawda? Się bardzo cieszę, że Stefan Michnik jest ścigany powtórnie, ale też pokazuje to, jak nieskutecznie był ścigany wcześniej, że trzeba było sformułować drugi wniosek ekstradycyjny. Tamten był po prostu niepoważny, zarzuty były niepoważne. Szczęśliwie udało się skompletować nowe, rzeczywiście bardzo mocne dowody jego przestępczej działalności, że dopuścił się nie jakichś uchybień w przepisach, jak to było poprzednio, w poprzednim wniosku ekstradycyjnym, tylko dopuścił się ciężkich zbrodni, czyli eliminowania Polaków z pobudek politycznych, mając świadomość, że oni niczego złego nie zrobili, nie popełnili żadnych zbrodni, tylko byli polskimi bohaterami. No, ale przypominam, że takich Stefanów Michników w Polsce żyje mnóstwo. Da? To są jeszcze stalinowcy, ale to są też na przykład zbrodniarze późniejszych okresów PRL-u, stanu wojennego na przykład. Da? Więc to nam niestety pokazuje, że wciąż mamy dwie Polski. Mamy Polskę patriotyczną, niepodległościową, Polskę, która chce żołnierzy wyklętych jako bohaterów, ale mamy Polskę właśnie komunistyczną, która trwa na straży kwestia starego sądów systemu. Kwestia sądów, prawda? Dlaczego dzisiaj, kto dzisiaj zatrzymał de facto dekomunizację ulic? Radni Platformy Obywatelskiej i sędziowie. Da, którzy weszli w nie swoje buty, prawda? Powiedzieli, że opinie IPN-u, które IPN wydał na temat tych pseudobohaterów, tych komunistów, są niewłaściwe. Da? No to jest też okazywanie braku szacunku dla prawa w Polsce. Prawda? Sędziowie łamią prawo. Sędziowie nie uznają IPN-u jako instytucji, która może wydawać takie opinie. Albo że wydaje te opinie niewłaściwie. Ale co to znaczy niewłaściwie? Da? A tu nie trzeba wielkich wywodów, żeby powiedzieć, że mały Franek ZL, Franciszek Żydubrzycki, nie był żadnym bohaterem, prawda? Tylko był de facto postacią kabaretową, prawda? Komiksową, prawda? Że on tam żadnej walki o Polskę nie prowadził. Nie trzeba wielkich wywodów, żeby stwierdzić, że Zygmunt Modzelewski był stalinowskim dyplomatą. Prawda? Ale tu ważny jest ten pierwszy człon, stalinowski, prawda? Czyli podległy
Moskwy. Nie trzeba wielkich wywodów, żeby powiedzieć, że KPP, PPR, GL, AL to są organizacje przestępcze. I to jest klucz programu. Więc no, sędziowie po prostu zaczęli się bawić w historyków, prawda? Nie znając tej historii, żeby celowo torpedować tę całą procedurę, żeby przy okazji deprecjonować IPN, który jest instytucją powołaną do właśnie wydawania takich ocen. No, więc to niestety wszystko powoduje, że walka trwa. Co jest przykre, prawda, że właśnie, powtarzam, 2018 rok, to już najwyższa pora, żeby ten komunizm odszedł, prawda, żeby się całkowicie rozliczyli, to. Żeby całkowicie instytucjonalnie, osobowo te sprawy rozwiązać, prawda. Niestety nie udaje się, bo komuna trwa, komuna ma się dobrze w sądach, w samorządach, ale też, o czym często zapominamy, na wyższych uczelniach. Da? Bo ktoś dzisiaj uczy, prawda, młodych ludzi i to są bardzo często ludzie właśnie, którzy myślą po staremu, prawda, myślą mnóstwo pracy po komunistycznemu, prawda, i to jest no, praca jeszcze na wiele, wiele lat, na pokolenia, możemy powiedzieć. Właśnie ostatnio gościłem u siebie w programie panią Barbarę Poleszuk, ona polską patriotkę, organizatorkę wydarzeń patriotycznych na terenie Podlasia, która właśnie za rzekome podrapanie policjanta została z ulicy zgarnięta, aresztowana teraz niedawno ze zmienionej właśnie środek na dozór policyjny. I, no i mieszka w Hajnówce, czerwona Hajnówka, tak? Czyli to są takie jeszcze rejony w Polsce, gdzie strach bronić honorów bohaterów, tak? To są młodzi ludzie, którzy chcą bronić, no a zostali zgarnięci jak właśnie za czasów PRL-u. Może parę słów w tej kwestii. Prawda, sprawa jest mi bardzo dobrze znana, ponieważ w siedzibie Fundacji Łączka w Warszawie, na warszawskim Żoliborzu, głodowała w tej sprawie Anna Kołakowska, radna, była radna, prawda? Narażała swoje życie, żeby tę kwestię nagłośnić, żeby nagłośnić sprawę jawnego bezprawia, które się stało. Młoda dziewczyna Basia Poleszuk była represjonowana z powodów politycznych, prawda? Była represjonowana za to, rodzina że jej również. Jej rodzina, prawda? Za to, że od lat właśnie wydobywa z tej niepamięci polskich bohaterów, prawda? Również żołnierzy i samego dowódcę, czyli Romualda Rajsa, kapitana, podkreślam, Wojska Polskiego, Romualda Rajsa Burego, nie jakiegoś tam, prawda, leśnego ludzika, prawda, nie jakiegoś przestępcy i zwyrodnialca, tylko kapitana Wojska Polskiego, prawda? I do dzisiaj takie osoby są szykanowane właśnie z tego powodu, bo to jest prawdziwy powód, prawda? Nie tam to podrapanie, prawda? Nawet jakby tam coś się większego stało, prawda? Potem to jest kobieta, prawda? Więc co ona tam mogła zrobić policjantowi, że jest przeszkolony w takich sprawach? To jest tylko pretekst, to jest zasłona dymna. Przestraszenie obywateli, żeby przestraszenie właśnie tam, prawda? W tym miejscu, bardzo trudnym, bo tam, dlaczego Bury, prawda, musiał walczyć o polskość tych ziem, ponieważ tam są tereny bardzo mocno, są i były i są niestety do dzisiaj bardzo mocno skomunizowane. Da? Czerwona Hajnówka, tak? To lat 30. Tak. Już tam nazwa powstała. To nie jest przypadek. Tam wiele osób, które pełnią ważne funkcje, prawda, właśnie lokalne, myślą według starego sznytu. Da? No więc takie osoby jak Basia Poleszuk są po prostu represjonowane z tego powodu i trzeba było tutaj interweniować. Za długo to trwało moim zdaniem. Ania Kołakowska głodowała przez szereg dni, prawda? I jakoś nikt tak specjalnie też tego nie zauważył, tego. Prawda? Ja mówię głównie o reakcji władz, prawda? Że była mocno spóźniona, ale dobrze ostatecznie, że tak to się skończyło, że zamieniono, prawda, ten na święta była rygor czteromiesięcznego bezwzględnego więzienia na dozór policyjny, prawda? I na święta była w domu, oto też Fundacja Łączka, głównie dzięki Ani Kołakowskiej i innym osobom zabiegała, więc coś się udało, ale taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca. Chcieli ewidentnie podciąć skrzydła, żeby nie po prostu mieć w ogóle miejsca. Odwróciła się tak. Zdecydowanie od tak, ale jak mówię, no to jest problem z władzami lokalnymi tych terenów i problemem nie jest Basia Poleszuk, tylko w ogóle osoby, które chcą tam prawdziwej polskiej historii, które chcą właśnie, żeby komuna odeszła i ten typ myślenia, prawda? No to się spotykają właśnie z takimi prawda, z historiami. Oby to był ostatni raz. No jestem niezmiernie w ogóle tutaj
zaszczycony, że goszczę syna profesora Tadeusza Płużańskiego, więźnia stalinowskiego, który żołnierzem rotmistrza tak Witolda Pileckiego, wielkiego bohatera, czyli no to jest w ogóle coś niesamowitego. Pan ma olbrzymi też tutaj wiedzę na temat rotmistrza. Może pan by przede wszystkim przybliżyć całą historię, jak to się stało, że pana ojciec został, no, że pracował na rotmistrza, tak. Że był w tej grupie, tak? To on tak. Był no, olbrzymi zaszczyt, także proszę. dzięki bardzo. Cóż, no to jest historia długa, ale tak w skrócie mogę powiedzieć, że obaj polscy żołnierze, prawda, i rotmistrz, i mój tato w stopniu podporucznika Wojska Polskiego, podporucznika Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, generała Władysława Andersa, bo oni, ta grupa właśnie rotmistrza, do której należał tato, należała właśnie do PSZ-u Polskich Sił Zbrojnych stacjonujących wówczas w Anconie, prawda, kiedy oni działali. To właśnie sztab drugiego korpusu mieścił się w tym włoskim miasteczku. Oni byli po prostu i rotmistrz, i tato, i pozostałe osoby. To była taka grupa elitarna, kadrowa. Oni chcieli po prostu wolnej Polski. Chcieli niepodległości Polski. Coś tak oczywistego, prawda? Walczyli o to z Niemcami, potem walczyli o to z Sowietami. To było coś naturalnego, prawda? Dla nich, dla tego pokolenia Polaków. Mieli właśnie i głód walki, i głód tej wolności, prawda, odzyskanej w roku 1918, ale potem niestety straconej za sprawą dwóch agresorów, prawda, Niemiec i Rosji Sowieckiej. Te historie oczywiście były zupełnie różne, prawda, bo rotmistrz, jak wiemy, był dobrowolnym więźniem Auschwitz, prawda, brał udział w powstaniu warszawskim, chciał właśnie w tym Auschwitz zapobiec ludobójstwu, prawda, dokonywanemu przez Niemców i na Żydach, i na Polakach, jak mówiliśmy, prawda? Chciał to przeciąć. I dlatego dzisiaj on jest tak ważny też, prawda? Żeby zadać kłam tym wszystkim twierdzeniom o polskich obozach koncentracyjnych, prawda? Polskich gettach i polskim udziale, współuczestnictwie w Holokauście. No, mój tato jako młody chłopak 19-letni poszedł na wojnę, prawda, we wrześniu 1939 roku, należał między innymi do organizacji Pileckiego, czyli Tajnej Armii Polskiej, i tutaj są właśnie pierwsze punkty wspólne. Niestety też aresztowany, nie był dobrowolnym więźniem, tak jak rotmistrz, ale poszedł do Stutthofu, po prostu grupa ludzi wpadła, prawda, w ręce niemieckie. Był tam do 9 maja 1945 roku, czyli blisko 5 lat był więźniem, prawda, niemieckiego obozu. To jest szmat czasu. To, że to przeżył, to jest rządzenie boskie, prawda. No, ale potem został, jak to się mówi, prawda, karykaturalnie został wyzwolony przez Sowietów w tymże obozie. To wyzwolenie zresztą wyglądało tak, że przyjechało trzech czerwonoarmijców, prawda, na rowerkach i powiedzieli: wy swobodny, ty pier, tak? Czy jesteście wolni, idźcie sobie do domu, tak? Da mojna, da idźci. No i super, tak? Tak wyglądało wyzwolenie Stutthofu, no, czyli kabaret, prawda? Niemcy już dawno odstąpili, prawda? Wyprowadzili więźniów w marszach śmierci, więc tam została tylko garstka ostatnich więźniów. No ale ojciec wyszedł, no, i zobaczył w Elblągu, zniszczonym zresztą potwornie przez Sowietów, plakaty AK zaplutyka żył reakcji, prawda, śmierć bandytom z Armii Krajowej. No, czuł się akowcem jako właśnie żołnierz Tajnej Armii Polskiej, tak samo jak rotmistrz, prawda. Tap wstąpił potem do Armii Krajowej. No i myśli sobie: kurczę, no to jest to w wolnej ojczyźnie. No to prawda, to takich haseł by nie było, takich plakatów. Prawda? No więc po prostu mamy drugą sowiecką okupację, przystępuje do grupy Pileckiego. Tak działają, prawda, przez wiele miesięcy. Ojciec pełni funkcje kurierskie w dużej mierze, czyli zaszyfrowane dokumenty przewodzi z Warszawy właśnie do włoskiej Ancony, prawda? Tam różne były perypetie, prawda, historie, które mrożą krew w żyłach, prawda? To można też. Zachęcam oczywiście do przeczytania wspomnień mojego taty z otchłani, tak to się nazywa, z otchłani niemieckie i sowieckie, możemy powiedzieć, prawda? No i ostatecznie aresztowania, wszyscy trafiają na Rakowiecką,
Wiem, że lotnicz do pana ojca się odzywał, żeby nie wracał, tak? Żeby został, bo zostanie aresztowany. Tak, ale mimo to wrócił. No właśnie, no to jest tak, że obaj jednak wybrali Polskę zdecydowanie, prawda? Rotmistrz był namawiany przez Andersa do tego, żeby wrócił, a sam namawiał mojego tatę, żeby wrócił do Włoch, prawda? Anders go przywoływał, natomiast rotmistrz mojemu tacie proponował pozostanie w tych Włoszech, żeby nie wracał już, tak? No bo tutaj to się źle wszystko skończy, no ale wybrali właśnie inaczej, wybrali dalszą walkę. To była grupa niezbrojna, prawda? Ale grupa wywiadowcza, tak? Bardzo ważna. Bardzo ważna, rotmistrz był oficerem polskiego wywiadu, prawda? Jamesem Bondem, tak? Polskim Jamesem Bondem, jak często powtarzam, tylko prawdziwym, z krwi i kości polskim żołnierzem. Straszne aresztowania na Rakowieckiej, to ta historia tak się właśnie kończy. No, w przypadku rotmistrza kończy się szczególnie dramatycznie, no, poginie od strzału w tył głowy. Mój ojciec jest wyprowadzany na egzekucję też 25 maja 1948 roku, ale jest to sfingowana egzekucja. Chcą go jeszcze tam nastraszyć, prawda? Prowadzą go do piwnicy. Ojciec myśli, że to są ostatnie już chwile, ale potem idą na górę do pomieszczeń administracyjnych i tam ci ubecy, prawda, rozbawieni mówią, że ty taki owaki, nie będę się wyrażał, prawda? Masz szczęście, bo nasz prezydent ci łaskawi. Chodzi oczywiście o Bolesława Bieruta, agenta sowieckiego. Do 1956 roku ojciec siedzi we Wronkach, czyli Rakowiecka, Wronki, w sumie 9 lat, prawda, 5 lat wcześniej obozu niemieckiego. No to są straszne, straszne czasy. Musimy pamiętać i o jednym okupancie, i o drugim, a przede wszystkim o tych, którzy zginęli. Ojciec ciężko przeżył śmierć swojego dowódcy, prawda, który już z tego właśnie, z Rakowiecki, już nie wyszedł, tylko został wywieziony. No i teraz na mnie spadło od lat, prawda, wielu upamiętnianie tych spraw. Mówienie zarówno o bohaterach, ale też o tych mordercach Kazach, żołnierze wyklęci i ich oprawcy, prawda? To jest szalenie ważne. Nie można rozdzielać tych dwóch historii, prawda? Byli ci, którzy walczyli o Polskę i ci, którzy ich potem represjonowali i mordowali, prawda? Historia Łączki Warszawskiej to jest historia właśnie patriotów zrzuconych do tych bezimiennych dołów, ale też historia morderców, w tym Stefana Michnika, w tym Heleny Wolińskiej-Brus, w tym Julii Luny Brystygierowej, leżącej niedaleko Łączki, w tym Jakuba Bermana, który też leży nieopodal Łączki. I oczywiście Bolesław Bierut wciąż ma wielkie mauzoleum na Powązkach wojskowych. Pytanie właśnie, czy powinien mieć, bo na Łączce udało się to, co najbardziej leżało nam na sercu. Da? Udało się wydobyć naszych bohaterów z tych bezimiennych dołów. Walka była ciężka, muszę powiedzieć. Ten, kto śledził te sprawy, to pamięta, jak również Fundacja Łączka dostawała po plecach, prawda, od ekipy Platformy Obywatelskiej, od IPN-u pod wodzą Łukasza Kamińskiego, prawda, zrobili z nas wariatów, oszołomów, prawda, ludzi niegodnych zajmowania się tematem, prawda. Chodziło o to, żeby zablokować po prostu powrót tej naszej rozstrzelanej armii, ale na tym nie koniec, prawda. Oni zostali wydobyci, teraz trwają identyfikacje, prawda, w tym rotmistrza Pileckiego, ale chodzi też o to, żeby pamiętać właśnie o tych, którzy do tych dołów śmierci ich doprowadzili, prawda, czyli całe zastępy śledczych, sędziów, prokuratorów. Żeby każdego rozliczyć, tak? Dokładnie. I przywódcy komunistycznego państwa. No, naprawdę jest to rzecz straszna i przykra, że Wojciech Jaruzelski odszedł sobie spokojnie, prawda? De facto w chwale, prawda? Żegnany jeszcze przez przywódców państwa, prawda? Przez tego tak zwanego, no, niektórzy powiedzą teoretycznego, a ja powiem, że państwa postperelowskiego, prawda? To jest niestety dalszy ciąg właśnie komuny, prawda? Że Czesław Kiszczak odszedł też nieskazany właściwie, prawda, bo się skutecznie odwołał, że teraz kupczą dokumentami, prawda, żona Czesława Kiszczaka, Maria Teresa Kiszczak, prawda, sprzedaje materiały po komunistycznym przywódcy, prawda. W normalnym państwie nie byłoby to możliwe, żeby raz posiadać te dokumenty, bo to jest bezprawie, tak, przyjęcie materiałów państwowych, a dwa, żeby przetrzymywać przez tak długi czas, a jeszcze sprzedawać, prawda? Kodeks karny reguluje takie kwestie. To są przestępstwa,
prawda? I Czesław Kiszczak powinien siedzieć, powinien był siedzieć niestety w czasie przeszłym, prawda? Powiem, właśnie za to, również za to, prawda? Za cięższe zbrodnie, ale również za bezprawne przejęcie i przechowywanie materiałów państwa polskiego, prawda? I to jest też apel do IPN-u dzisiejszego, żeby przeszukać mieszkania innych żyjących funkcjonariuszy komunistycznych, na przykład tak zwanego generała, bo to jest w ogóle tak zwana generalicja. Tak. Sowieckich komunistycznych generałów, takich jak Władysław Ciastoń, który żyje sobie spokojnie przy Placu Unii Lubelskiej w Warszawie, żeby przeszukać mieszkanie, czy też willę pewnie, Jerzego Urbana, prawda? Który jest komunistycznym aparatczykiem, który jest komunistycznym zbrodniarzem. Który drwi sobie publicznie w taki sposób, że no po prostu głowa mała. Dokładnie tak. I takich jeszcze Urbanów, Ciastoniów żyje w Polsce jeszcze wielu, jest sporo. Prawda? Więc raz trzeba ich oczywiście osądzić, ale dwa też przejąć te ich szafy, prawda? Bo to jest materiał wspaniały dla badaczy, prawda? I powinien być w polskich archiwach, prawda? A nie trafiać potem za ocean, prawda? Uniwersytet Hoovera. Prawda? Tak. No to są rzeczy nie do pomyślenia w ogóle, żeby oni sprzedawali, prawda? Żeby mogli mieli taką możliwość. Wstyd dla państwa polskiego. To państwo polskie wciąż niestety nie działa. Bo my nie przywracamy jakby pamięci żołnierzom wyklętym, bo im nie trzeba niczego przywracać, tak? Oni są bohaterami, tylko my mamy dla siebie tak przywrócić im pamięć w swoich oczach, żeby przede wszystkim nie czuć się, no... To są bohaterowie tacy jak Rotmistrz, to po prostu to jest coś niesamowitego, tak? Mamy bohaterów najwyższej klasy i powinniśmy być dumni i tutaj... Kolejne moje pytanie, jakby pan odpowiedział już po części na to pytanie, bo pan jest od 2013 roku prezesem Fundacji Łączka, tak? No i chciałem zapytać, co pana skłoniło do tego, aby otworzył pan tą fundację, no ale rozumiem, że to jest po części testament po prostu po pana ojcu, tak? Że pan czuje się w obowiązku, tak? Bronić po prostu honoru żołnierzy wyklętych, szczególnie jak tak są atakowani. Dokładnie tak, żeby bronić ich dobrego imienia, prawda? Żeby przede wszystkim, żeby powrócili właśnie z tych dołów śmierci, prawda? I z tej krainy czerwonej, prawda? Krainy właśnie wyklęcia w sensie świadomościowym, w sensie historycznym. Po to powstała Fundacja Łączka, żeby na wszelki możliwy sposób tych ludzi wspierać, żeby wspierać ich czyn, prawda, żeby kultywować dziedzictwo tych ludzi, bo z jednej strony to są piękne postaci, prawda, a naszych żołnierzy, właśnie wywiadowców, patriotów, prawda, niepodległościowców, ale każdy z nich walczy przecież o ideę, prawda, to jest właśnie walka o Polskę niepodległą, to jest walka o Polskę, która jest przepojona wartościami, prawda? Która nie wyrzeka się Boga, prawda? Która właśnie, dla której i ojczyzna, i Bóg to są te wartości najważniejsze. I de facto jest to walka, jak patrzę na to też z pewnej perspektywy, z jednej strony w dużej mierze udana, to się trzeba cieszyć, prawda? Udana, bo właśnie te osoby powróciły, prawda, do nas wreszcie. Ale to jest walka, która świadczy w ogóle o naszym być czy nie być, prawda? O tym, czy Polska będzie istniała w takim sensie, prawda, jak byśmy sobie życzyli, czyli państwa narodowego, państwa katolickiego, czy po prostu wtopimy się, prawda, w Europę, która, jak wiemy, no, dawno odeszła też od na ideałów, znaczy Unia Europejska, prawda? No, bo w Europie to my jesteśmy od początku, prawda? Natomiast Unia Europejska odeszła od ideałów tych które teraz konstytuowały ją, prawda? I ta Europa jest też nam bardzo niechętna, a wręcz wroga, prawda? I ta walka na wielu poziomach dzisiaj się toczy, ale nam chodzi właśnie o to, żeby to była Polska narodowa, Polska katolicka. Prawda? Nie chodzi tutaj o żadne ugrupowania polityczne konkretne, tylko chodzi o ideę. Prawda? Rotmistrz Witold Pilecki jest rycerzem niepodległości, ale rycerzem wiary też. Podpułkownik Łukasz Ciepliński tak samo. Prawda? On walczył właśnie o Polskę polską i Polskę katolicką. Prawda? I większość z nich, prawda? Bo oni byli wychowani jak Polacy, prawda? W normalnych polskich rodzinach. I musimy po prostu walczyć, walcząc o żołnierzy wyklętych, prawda? Walcząc o innych, prawda, którzy,
którzy później też toczyli ten bój, czyli tych skupionych w organizacjach takich jak, prawda, KOR, Robcio, Solidarność Walcząca, prawda, KPN, szereg innych, prawda, że im zawdzięczamy to, że przetrwaliśmy, ale musimy dalej prowadzić tę walkę. No tak, to jest właśnie walka w tym duchu, w duchu tych idei typowo polskich, prawda, a nie narzuconych nam z zewnątrz pseudoidei europejskich, jakiegoś postępu, prawda, jakiejś otwartości. Tramwaj tolerancji właśnie. Z jednej strony tutaj zablokowanie dekomunizacji, a z drugiej strony... To jest niepoważne w ogóle, tak? Co to ma wspólnego z polskością? Co to ma wspólnego z polskiej rodziny, no. Tożsamością, prawda? Nic kompletnie, prawda? To jest proponowanie nam takiej ideologicznej papki, tak? Więc walka trwa, jak mówię, i ona jeszcze będzie trwała długo. Mam nadzieję, że my też będziemy mieli swoich następców, kontynuatorów, prawda? Bo nasz czas kiedyś się skończy, prawda? I że przyjdą następni. Ale ja widzę wielu młodych ludzi, prawda? Pan jest tego przykładem, prawda? Że można tę ideę nieść dalej, prawda? I to jest szalenie ważne, żebyśmy właśnie tę sztafetę pokoleń w ten sposób poważnie potraktowali, tak? Żeby byli następcy. Właśnie, no bo w tych czasach takie słowa jak honor, jak przysięga, jak słowo honoru, jak Bóg, jak patriotyzm są wyśmiewane, wyszydzane, odsunięte, a dla właśnie bohaterów, dla Pana Ojca, dla rotmistrza to były słowa święte, tak? I właśnie mamy tego świadomość, że dzięki Panu Bogu, że stawiali Pana Boga na pierwszym miejscu, byli ludźmi honoru, bronili ojczyzny do ostatniej kropli krwi. A teraz, co może Pan powiedzieć młodym ludziom przewartościowanie tego, co się dzieje w polskim świecie właśnie, że moda, która przychodzi z Europy, jest po prostu, no, przede wszystkim uderza w nasze rodziny, tak? To właśnie też nasz papież święty Jan Paweł II mówił, że trzecia wojna światowa to będzie atak na rodziny, no i widzimy, że ta Unia po prostu lansuje taką modę, która po prostu, no, rozbija, przede wszystkim odsuwa od Pana Boga, szydzi z Pana Boga, i to właśnie dzieje się z polskimi rodzinami, że jest atak, no, a bez tego Polska nie przetrwa, wiemy o tym dobrze. Właśnie, no to jest bardzo ważny znak na przyszłość, taki testament, prawda, i naszych królów polskich, mówiąc już tak górnolotnie, naszych pokoleń, prawda, rycerzy, prawda, husarii, prawda, szlachty, ale też chłopów, prawda, naszych powstańców, którzy walczyli przez dziesięciolecia, prawda, powstańców warszawskich, powstańców właśnie tego ostatniego polskiego powstania, czyli powstania żołnierzy wyklętych, a właśnie niezłomnych przeciwko sowieckiemu okupantowi. To jest ich testament, żeby ta Polska nie zatraciła się, prawda, w tym oceanie bezmyślności, prawda, i tych pseudoeuropejskich wartości. O to też przecież walczyli powstańcy wielkopolscy. Dzisiaj mamy rocznicę, prawda, jakże ważną. Zapomniany jakże człowiek, tak, generał Józef Dowbor-Muśnicki, prawda? Kto o nim pamięta dzisiaj, tak? Takich jest mnóstwo. O nich wszystkich musimy mówić, musimy przekazywać ich credo, przekazywać pamięć. Ich doświadczenia, prawda, ich sukcesy, przywracać pamięć. Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że jeżeli na tych wojnach, prawda, podczas tych powstań i wojny z Sowietami właśnie, komunistami już po 1945 roku, jeżeli wskazujemy kogoś, kto był przestępcą i bandytą, to byli właśnie nasi okupanci, tak? To byli ci czerwoni zbrodniarze, prawda? Że takim zbrodniarzem jest Bolesław Bierut. Ewidentnym. Jego mauzoleum nie powinno w ogóle stać na powązkach wojskowych. Tak samo jak reszty komunistów. To oni powinni być wyniesieni, oczywiście przy zachowaniu cywilizowanych, prawda, zasad, reguł, na cmentarz komunalny, na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej, czy najlepiej do Moskwy, prawda, że trzeba by ich wyekspediować. A bohaterem nigdy nie był Wojciech Jaruzelski. Prawda? Bohaterem nigdy nie był Zygmunt Bauman, prawda? I tego typu postaci. My mamy swoich bohaterów, właśnie polskich żołnierzy, właśnie żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia WiN, NSZ-u, prawda? I potem, jak mówiłem, tych niepodległościowych organizacji, prawda? Jak KPN. Mamy niezłomnych księży, prawda? Księża Suchowolec, Zych, Popiełuszko, już wspomniany,
ksiądz Niedzielak. Prawda? To są, Baranowski. To są bohaterowie, którym należy się nasza pamięć. Prawda? I na tych podstawach my musimy budować. Prawda? Mamy piękne wzorce osobowe właśnie i żołnierzy, i duchownych. Pamiętając o tym, że po drugiej stronie byli właśnie przestępcy, to są nasi zaborcy, to są nasi okupanci, to są w końcu komuniści. Prawda? Im nie należy się ta nasza dobra pamięć, tylko raz powinni zostać skazani, prawda? A przynajmniej powinni być traktowani właśnie jak barbarzyńcy po prostu. Tak? To był element obcy, narzucony nam siłą. Prawda? Nieprzypadkowo nawet sąd polski uznał, że Grupa Jaruzelskiego to jest związek przestępczy o charakterze zbrojnym. Tylko że ten cały związek właśnie nie zaczął się 13 grudnia 1981 roku, tylko de facto 17 września 1939, kiedy nas najechali razem z Niemcami. No i komuna robiła swoje od tego momentu aż do 1989 roku przynajmniej. Prawda? Ale to, co jest ważne, to właśnie wrócić do tych prawdziwie polskich idei, też mówiąc o tym, że okrągły stół był po prostu zdradą, był fałszerstwem, prawda? Był mydleniem na moczu, że to jest, że oto powstaje nowa Trzecia Rzeczpospolita. Prawda? Ale jaka to Trzecia Rzeczpospolita, kiedy ona nawiązuje bardziej do PRL-u niż do Rzeczpospolitej II? Prawda? Nie jest jeszcze za późno na odbudowanie Polski na bazie tych prawdziwych polskich tradycji, wartości, ideałów. 1 marca, już za dwa miesiące, będziemy obchodzić po raz kolejny Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Jak pan widzi, pan z perspektywy, jak to zaczynało się, a teraz po raz kolejny, no z roku na rok jest coraz piękniej, tak? W całej Polsce coraz więcej młodych ludzi bierze udział w tym. Jak pan to ocenia? No to są niezwykłe momenty. Rzeczywiście jak z niczego, prawda, powstało wielkie święto, wielka erupcja, prawda, polskiego patriotyzmu, bo to nie są tylko, tu nie chodzi o jakieś urzędnicze, prawda, zabawy, jakieś prawda, celebre taką formalną, tak, to chodzi o to właśnie, że szereg też młodych ludzi, przede wszystkim młodych ludzi, znalazło swoje miejsce, prawda, chcąc właśnie czcić tych prawdziwych bohaterów. W różny sposób, biegając, no, coś niesamowitego. W wielu miastach polskich, nie patrzmy tylko na Warszawę, zobaczmy, jak to się dzieje na tak zwanej prowincji, prawda? Ile jest pięknych inicjatyw, ile jest właśnie grup patriotycznych, prawda? Ile jest grup rekonstrukcyjnych. I to jest z jednej strony oczywiście 1 marca, ten moment szczególny, prawda? Wyjątkowy, kiedy oddajemy hołd podpułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu. Zawsze powtarzam, że oczywiście to jest ostatni komendant Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tego prawdziwego. No i już nawet też tą stowarzyszenie. Oczywiście. Też w formie w dużej mierze nie tylko zbrojnej, ale wywiadowczej, prawda? Pracy, edukacji, prawda? Młodych Polaków. Ale to jest ostatni komendant Armii Krajowej. Prawda? Tak go należy pamiętać. Traktować i pamiętać. I całego 4. Zarządu Głównego, 1 marca 1951. Prawda? Oni giną wtedy na Mokotowie tak samo jak Rotmistrz Witold Pilecki. Ale ja widzę, sporo jeżdżę po kraju wciąż. Prawda? Widzę, że mnóstwo się dzieje. Przeciwności też jest masę, prawda? Bo tutaj stoi, prawda, sowiecki pomnik, tutaj jest czerwona dyrektorka szkoły, prawda, czy historyczka, która w ogóle tego nie rozumie, nie chce rozumieć, prawda? Czy to rodzinnie, prawda, czy środowiskowo. Nie jest łatwo, tak? Natomiast przez cały rok Polska oddaje hołd tym prawdziwym bohaterom w bardzo różny sposób. Jest szereg inicjatyw, prawda, często malutkich, prawda, przyjeżdżą na zaproszenie jakiejś małej grupy, prawda, ludzi, ale oni chcą posłuchać o tych sprawach i oni też starają się wejść do szkół, prawda, żeby to dzieciaki przede wszystkim dowiedziały się o tych historiach. Także no, wiele się udało, ale naprawdę jeszcze wiele przed nami. Ziemie zachodnie na przykład, no to jest bardzo trudny teren, tam byłem ostatnio, prawda, i widzę, że jaka jest też niechęć wobec tej historii, prawda? Jak ta komuna jest okopana, jaki mur jeszcze jest, tak, jaki jest mur. No więc właściwie inaczej nie trafimy, prawda, do młodych ludzi, jeśli nie przez szkołę, prawda? Bardzo ważne, żeby... No właśnie, nauczyciele olbrzymią rolę odgrywają, tak? A z tym jest problem. Trzeba im pomagać, prawda? Trzeba im pomagać,
Trzeba właśnie docierać do szkół przez szkołę. Jeśli nie robią tego nauczyciele, no to tam bądźmy, prawda? Ja się staram być i opowiadać o tych historiach, prawda? Opowiadać o I pisze pan prawdziwych książki bohaterach. Też, które polecamy właśnie młodym osobom, żeby zapoznały się. No, Bestie okazała się bestsellerem, tak? Tutaj. No przypadkowo zupełnie, prawda? Bo ja się nie spodziewałem, myślałem, że prawda, jest wydawca, no to spróbujemy, tak? Zebrać te historie, a potem się okazało, że jednak jest spore zainteresowanie, także czegoś takiego nie było, że o bohaterach już trochę wtedy, to jest 2000 zdaje się rok, tak, kiedy wychodzą 2011, przepraszam, tak, kiedy wychodzą Bestie, że wciąż, prawda, o bohaterach już sporo wiemy, natomiast o ich oprawcach nie wiemy nic, prawda, i w ogóle jest to temat sposobach niebezpieczny, ogóle, którego lepiej nie ruszać, prawda, bo można dostać po głowie. I parę razy po głowie dostałem, w sensie niedosłownym, nie tak? Rozumiem, ale wielu się nie było łatwo. Gazeta Wyborcza na przykład wypisywała różne rzeczy w swoim stylu, prawda? A co to w ogóle jest? Jak to można Józefa Cyrankiewicza nazwać, prawda, zbrodniarzem, czy Bieruta, no to są, no, ale nie ma co się dziwić, jak oni na okładce pokazują parę homoseksualną, tak? Także to w ogóle jest... O właśnie, tutaj pan podniósł sprawę ważną, bo na te problemy z przeszłością, prawda, komunistyczną, na trwanie dalej tej komuny, prawda, w różnych miejscach Polski do dzisiaj, nakładają się te wszystkie patologie z Zachodu, prawda, właśnie odejście od tradycyjnego modelu rodziny, prawda, narzucanie nam jakichś tramwajów, prawda, odejście od wiary. Kolorowych, odejście od wiary, prawda, no to mamy małżeństwo homoseksualne, prawda, mamy prawo do adopcji, prawda, mamy no w ogóle właśnie odejście od tradycji, a w miejsce jest proponowane coś chorego, prawda, coś w ogóle obcego naszej konstrukcji. Zresztą widzimy, co się dzieje w tolerancyjnej Francji, tak, przecież zapraszamy na święta czy na Nowy Rok tutaj obrońców demokracji, żeby spędzili sobie w spokoju może Nowy Rok we Francji. Otóż to. No możemy powiedzieć, że do komunizmu sowieckiego dołączył komunizm europejski, prawda, już nie tylko Moskwa, prawda, jest siedzibą komunizmu, prawda, bo Putin, no, to jest stary komunista, prawda, i stary kagiebista, dołączył właśnie komunizm brukselski, prawda, i to są naprawdę groźni wrogowie, prawda, ale myślę, że my damy radę, prawda, jako bo Polacy. Atakują młodych ludzi, to jest najgorsze, tak, że młodzi ludzie są zwykle nieświadomi tego zagrożenia, no, tego właśnie, tej mody na gender i tego wszystkiego, że nie zdają sobie zwyczajnie sprawy, jaki to jest po prostu wielki wróg. No tak, szczególnie, że olbrzymie pieniądze na to idą, prawda? Na różne programy właśnie wchodzą do szkół. To jest to, prawda? Do polskich szkół. Propagowaniem, prawda, propagandą homoseksualną, czy żeby nie obchodzić świąt, prawda? Słyszeliśmy teraz szereg wypowiedzi przecież różnych celebrytów, prawda? Celebrytów politycznych i tam estradowych, prawda? Jak to zastąpić, prawda, święta spotkaniami jakimiś, prawda? Już nie przy opłatku, prawda? Nie przy kolędach, tylko bez księdza, żeby tak sobie pogadać, prawda? Nie wiadomo właściwie, o czym pani Diduszko, prawda, żona tego, który tam poległ, prawda, pod Sejmem, a potem cudownie ożył, prawda, zmartwychwstał, tutaj szczególnie się zasłużyła, prawda, żeby właśnie polskich świąt nie obchodzić, no to nie trzeba przychodzić na takie spotkania, jak się nie podobają. No a najlepiej, ja mam taką jedną radę, prawda, dla tych wszystkich genderowców, dla tych, którzy opluwają Polskę czy w kraju, czy za granicą, najlepiej się wyprowadźcie stąd. Tak? Jak wam nie odpowiada Polska, macie mnóstwo możliwości wyjazdu. Macie wolną wolę, dzisiaj tak. Nie ma zamkniętych granic, prawda? Możecie sobie podróżować, a najlepiej zostawać w miejscach, które wam pasują, gdzie tam, prawda, ulicami chodzą obciskujący się, prawda, młodzieńcy, gdzie w różowych, prawda, przewrócenie w ogóle wartości. Panowie w różowych sukienkach, prawda, gdzie w szkołach właśnie się uczy tego, a nie wartości. Naprawdę nie ma potrzeby, żeby przy takim nastawieniu funkcjonować dalej w Polsce. Też tutaj zapraszam młode osoby, aby zapoznały się z ostatnią pozycją Obława na wyklętych, najnowsza książka pana Tadeusza, także zachęcamy do takich lektur, a nie jakichś patologii. No i dziękuję panu bardzo, że zgodził się pan na występ w naszym programie. Mam nadzieję, że jeszcze uda się pana zaprosić nieraz, bo jest jeszcze dużo tematów do poruszenia, a pan jest naprawdę wielkim autorytetem w tej dziedzinie i wielkim patriotą. Także bardzo cieszę się, że udało się pana zaprosić. Przede wszystkim jest pan synem żołnierza wyklętego, za co bardzo wielki szacunek do pana, bo
Ewidentnie walczy pan, wyssał pan tą walkę z mlekiem matki i walczy pan dalej, tak? Tutaj wiadomo, inne są czasy, ale trzeba walczyć, no bo wróg cały czas nie odpuszcza. Dziękuję bardzo za zaproszenie i oczywiście jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był pan Tadeusz Płużański, dziennikarz, historyk, publicysta. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.